Dzień dobry. Dzień dobry. Siedzimy sobie pod wrzeniem świata właśnie pod księgarnią reporterów. Księgarnią z literaturą faktu. Tomasz Krajkowski. Jest ze mną Magda Nowakowska. Witam Państwa. Tłumaczka. Tłumaczka na nowej książki. Pierwszej książki po polsku gruzińskiego pisarza Zazy Bonczuladze. Tytułem Antibas. Czyli ta książka dzieje się w bardzo takim zamkniętym, hermetycznym środowisku, ale jednocześnie Bonczuladze cały czas był ogólny, pokazując pewne zachowania tej grupy. Pokazuje, taka właśnie jest Gruzja, prawda? Taki jest Tbilisi. To nie jest jakby problem tylko tych, nazwijmy to, wielkomiejskich snobów, tylko Gruzja taka właśnie jest. Cały czas pokazuje Gruzję jako właśnie kraj takiej, no nie wiem, podróbki, trochę surogatu, jakichś niespełnionych ambicji, kompleksów. Czy tak jest? Czy ten obraz można uogólnić? Wydaje mi się, że jest to obraz właśnie tej tbiliskiej Warszawki, tak to nazwijmy, tak? Czyli to jest właściwie portret tylko środowiska. Nie mogę nie zapytać, czy ten obraz tych samozwańczych elit, które przestała być w Pladze, jest adekwatny, czy to rzeczywiście tak wygląda? Jest to troszeczkę w krzywym zwierciadle, ale w dużym stopniu tak. W dużym stopniu mogę się z tym zgodzić. Stawiam sobie tylko pytanie cały czas, czy nie jest to przypadkiem autoportret w krzywym zwierciadle? Takie odnosi mi wrażenie podczas lektury. I wydaje mi się, że chyba jednak najlepszą cechą tej książki jest właśnie lekka doza autoironii. To pomówmy teraz, Magdo, o tym, jaki mają Polacy obraz Gruzji i jak może zmienić go właśnie ta książka. Ty mieszkasz w Gruzji już 12 lat, także dobrze ten kraj znasz, masz inną perspektywę. A wydaje mi się, że Polacy mają obraz Gruzji bardzo powierzchowny. Obraz taki trochę, wiesz, silankowej prowincji, która ma bogatą tradycję, ale ta tradycja też jest, no, sprowadza się u nas do tego biesiadnego stylu życia, tego dobrego gruzińskiego wina, pięknych widoczków, prawda, jakichś tradycyjnych obrzędów i tyle. O Gruzji współczesnej nic nie wiemy, widzimy ją tylko jako turyści. Tak, w Polsce pokutują dwa mity. Pierwszy mit to jest ten, o którym powiedziałeś, to jest mit tej Gruzji właśnie winem płynącej, gdzie przystojni Gruzini robią szaszłyki, a drugą ręką wymachują mieczem i tańczą jeszcze w międzyczasie i śpiewają piosenki. No i oczywiście to też do pewnego stopnia jest prawda, bo jak powiedzieliśmy, jest to rzeczywistość bardzo złożona. Cały czas te tradycje funkcjonują i wcale nie trzeba się, że tak powiem, skazać na skansen, żeby je podtrzymać. Po prostu ludzie w ten sposób funkcjonują, nie wiem, robiąc w domu imprezy, na im się śpiewa, albo się leczy. To jest normalne. Ta tradycja jest normalna. I nie jest to, tak, i nie jest to jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, nie, ja sobie zresztą bardzo to cenię, bo to oznacza, że ta kultura jest żywa. Ona nie zamknęła się gdzieś tam sama w sobie. A z drugiej strony, jeśli już mówimy o mitach i o obrazie Gruzji, no to oczywiście doniesienia prasowe, prawda? Czyli na czym polegają doniesienia prasowe? Jest wojna, jest, nie wiem, konflikt, zamach, czyli cała ta negatywna strona rzeczywistości, która oczywiście też tam funkcjonuje. I jest jeszcze trzecia jej strona, która w tej książce, myślę, nie została pokazana, ale taki nie był jej zamysł. Ponieważ tematem Antibasa jest właśnie grupa wyobcowanych z tej rzeczywistości, z jednej i z drugiej rzeczywistości ludzi, którzy nie identyfikują się z niczym innym oprócz siebie praktycznie. Tak, oni ani nie wpisują się w ten nurt tradycyjny, ani nie wpisują się właśnie w ten nurt doniesień prasowych, prawda? Zgadza się. Ten polityczny dotyczący konfliktu, bo jednak osią fabularną tej książki jest konflikt zbrojny, prawda? Tak, tak, ale jeszcze zwróć uwagę na to, że jakby cały czas milczymy o sferze intelektualnej, która w Gruzji funkcjonuje i funkcjonuje bardzo, powiedziałabym, jest bardzo żywa. Niestety ta książka o sferze intelektualnej mówi mało, czyli mówi o sferze imprezowej. Dokładnie. Nawet ta dzielnica, nie wiem, czy ją dobrze wymawiam, tak to się przewagę, tak? Tak, tak. Jest swego rodzaju synonimem. Tak, to tak.
ta ulica niegdyś była wokół uniwersytetu, prawda, pierwszego, była uznawana za taką, jeśli nie mylę, dzielnicę właśnie intelektualistów, siedlisko kultury, prawda? I teraz w tej książce zmienia się w taką właśnie jakąś dzielnicę nowobogactwa. Co jest zresztą zgodne z prawdą. I to, co każde miasto obserwuje, a Warszawa myślę, że została tym dotknięta w szczególny sposób, to jest właśnie no to jest deprecjacja elit intelektualnych i zastępowanie ich taką właśnie warszawką. Wymiana elit, taką właśnie taki surogat. Trzeba powiedzieć, że te elity też jest taka podróbka elity, takie elity. Taki właśnie elitarny Adibas. Zgadza się, co oczywiście, jak mówię, nie neguje faktu, że te elity istnieją, tylko tak jak zresztą wydaje mi się, tutaj też jest jakby analogia do tego, co się dzieje w Polsce, one tracą na znaczeniu w szerszym kontekście, ponieważ no, większą uwagę zwraca się na, tak, na popkulturę, na to, co się błyszczy, świeci. Osią fabularną książki jest właśnie wojna. Może opowiesz, jak ta wojna jest przedstawiona, bo tam jest ciekawy zabieg formalny w ogóle w książce. Tak. Wojna jest niejako tłem, ale tak naprawdę jest fabułą książki. Ponieważ dramaturgia Adibasa jest skonstruowana w ten sposób, że rozpoczyna się w momencie wkroczenia wojsk rosyjskich do Gruzji, a kończy się praktycznie już, co oczywiście jest już fantazją autora, kończy się bombardowaniem Tbilisi, co w rzeczywistości nie miało miejsca, jak wiemy. Tak, a zaczyna się tym, że bohater z nowo poznaną dziewczyną wcina sobie masztanego rogalika z najdroższej piekarni w Tbilisi, łyka sobie tabletkę centrum i sobie właśnie na iPodzie coś odpala, kiedy w radiu właśnie leci doniesienia o rosyjskich czołgach na ulicach. To jest symptomatyczne. Zgadza się. Mnie akurat nie było w Tbilisi w czasie wojny, tak się zdarzyło, ale mogę sobie wyobrazić, że życie codzienne w Tbilisi się nie zmieniło i myślę, że to jest książka właśnie o tym, że też do pewnego stopnia ludzie po prostu nauczyli się z tym żyć. Ja obserwowałam to zjawisko też na Bałkanach i wydaje mi się, że właśnie ten z jednej strony zgoda na to, co się dzieje, a z drugiej strony protest przeciwko temu, że nie można tego zmienić. To po prostu nie można, żadnego działania w obliczu no, tak totalnego wydarzenia, jaką jest wojna, jaką jest interwencja militarna. Prawda? I tak samo jak zresztą na Bałkanach ludzie w czasach bombardowania NATO robili wielkie imprezy w Belgradzie. Najfajniejszy w ogóle okres w życiu miasta, jak to wszyscy wspominają dzisiaj, moi przyjaciele. To tak samo, może nie do końca tak, ale jakby mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem, że to jest do pewnego stopnia normalne, ludzie się przed tym bronią. Bronią się przed tą świadomością, że no za chwilę może nam spaść na głowę mój własny dach. Na tle tej złożonej sytuacji politycznej i niewesołej sytuacji, jak wygląda sytuacja pisarza? Co pisarzowi wolno? Czy pisarz może mówić swoim głosem? Tutaj wydaje się, że Buczuladze powiedział dość mocnym głosem, czy to jest normalne i przyjęte w Gruzji. Na co pisarz może sobie pozwolić? Pisarz może sobie pozwolić na wszystko. To znaczy, jakby problem zaczyna się na zupełnie innym poziomie. Ponieważ książka może zostać wydana, nawet najbardziej skandaliczna, natomiast wszelkie inne jakby procesy, które zachodzą później, są ważne. Ponieważ w ogóle wyjdźmy od tego, że to jest bardzo mały rynek, więc nikt z tego nie ma żadnych dochodów, tak? Więc pisarze zajmują się różnymi rzeczami, a pisanie dla nich stanowi jakąś tam formę uprawiania swojego hobby. Ponieważ no, nikt nie jest się w stanie z tego utrzymać. To daje też pewną wolność, prawda? To też oczywiście daje pewną wolność, jak najbardziej. Natomiast no, była taka sytuacja też ostatnio, by Zaza Buczuladze miał problemy, ale to ze względu na to, co powiedział, nie to, co napisał. I w
wydaje mi się, że to chyba właśnie o to chodzi. Myślę, że nie tyle to, co się pisze, ale właściwie jakby jak się reprezentuje postawy. Bo z jednej strony mamy takie dążenie do tego, żeby wszystko głaskać, żeby wszystko pociągnąć takim pięknym lakierem. I na tej rzeczywistości nie widać żadnych rys i to jest właśnie taki piękny skansen. Właśnie jak Burszula nazywa Tbilisi, to jest ciekawe, on używa terminu fake city, takie oszukane miasto, właśnie ładnie pomalowana fasada. Przypomniała mi się jeszcze ta ładna scena, kamienice pokryte też takim pięknym nowym plexi, a w środku to same podwórka, prawda? Całym tym grudem. Tak jest, takie zamiatanie pod dywan, prawda? Takie zamiatanie pod dywan z jednej strony, a z drugiej strony właśnie ten zupełny bezwład części elit, które no tak jak zresztą widać w książce, nie potrafią sobie poradzić z tym ani intelektualnie, ani moralnie przede wszystkim i popadają w kompletny marazm, ale to są jakby dwa bieguny. To są dwa bieguny tej rzeczywistości. Z jednej strony przymykanie oczu na wady, tak? Czyli mówienie, że wszystko jest pięknie, a z drugiej strony kompletne oderwanie od rzeczywistości. Pójście w ogóle właśnie w jakiś elitaryzm, właśnie w... A między tym wszystkim jest rzeczywistość. Po prostu życie. Po prostu życie. Po prostu życie i bardzo wiele różnych postaw, bardzo wiele różnych prądów myślowych, które się ścierają. Zresztą mamy tego dowody. Ostatnio też były różne protesty. I to wszystko jest jakby częścią rzeczywistości, która nie jest prosta. Nie da się tego zaszufladkować. Właśnie wydaje mi się, że główny błąd zarówno z jednej, jak i z drugiej strony polega właśnie na negowaniu obiektywnej rzeczywistości, obiektywnych faktów. Poruszanie się ze skrajności w skrajność, więc teraz moje kolejne pytanie. Jak taki skrajny obraz Gruzji może zostać przyjęty w Polsce, jak sądzisz? Jaka będzie recepcja polskiego czytelnika? Trudno mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że na pewno w Polsce jest duży głód informacji na temat tego kraju, ponieważ obserwuję w ostatnich latach duże zainteresowanie Gruzją, kulturą, literaturą, teatrem. Dużo osób zwraca się w tą stronę, poszukując jakichś inspiracji, więc na pewno to jest ciekawe, na pewno to jest ważny głos. Bardzo dobrze, że ta książka się ukazała, bo to jest po prostu jeszcze jeden głos w dyskusji. Wypełnia jakąś lukę i może ten obraz Gruzji uzupełnić i być może pokazać, jak w rzeczywistości bogaty i złożony jest ten kraj. Tak. No to bardzo dziękuję. Magda Nowakowska, tłumaczka. Dziękuję bardzo. Książki Zofii Zazy Burczuladzego, Adibas, wydawnictwo Prawo Skoro. Tomasz Krajkowski, Brzegni Świata. Bardzo Państwa. Dziękuję bardzo.